Cześć, nazywam się Marek Jackowski. Jestem fotografem dzikiej przyrody. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć na temat nowego produktu węgierskiej firmy UniqBall, statywowi UniqPOD 28.5. Firma UniqBall to producent wysokiej jakości statywów oraz głowic fotograficznych. Ten produkt akurat jest przeznaczony dla fotografów, którzy bardzo dużo podróżują. Wspinają się w góry, chodzą na trekkingi, wchodzą w bardzo trudno dostępne tereny. Dlaczego? Przede wszystkim, ponieważ jest bardzo lekki. Głowica ze statywem ważą tylko 1,6 kg. Cały zestaw jest bardzo kompaktowy, zajmuje mało miejsca. Możemy go swobodnie włożyć do nawet małych toreb fotograficznych. Dlaczego mi pasuje akurat ten zestaw? Przede wszystkim, ponieważ mocowanie, czyli głowica, jest przygotowana pod płytkę Arca Swiss, czyli te płytki, które ja stosuję przy swoich aparatach. Tutaj w zestawie producent daje taką standardową małą płytkę. Możemy ją wykorzystać do jakichś takich mniejszych aparatów, obiektywów, aparatów na przykład bez lusterkowców. Ja swoje zestawy mam troszeczkę większe, także stosuję większą płytkę. Tu jest takie mocowanie krzyżowe, także możemy sobie dowolnie dobrać, w którą stronę wkładamy płytkę, tak żeby ona pasowała. I możemy ją sobie tutaj już dokręcić. Czyli samo mocowanie aparatu jest bardzo takie proste. I to, co jest ważne przy fotografii przyrodniczej, ta głowica nie rusza się tak jak zwykła głowica krajobrazowa na wszystkie strony i łapiemy sobie różne kąty. Ona po zblokowaniu rusza się tylko w pionie i w poziomie. Dodatkowo po zablokowaniu tutaj tych ruchów mamy możliwość robienia zdjęć panoramicznych, czyli mamy tylko i wyłącznie na przykład przesuw poziomy. Kochana psinka, moja psinioczka, kochana, tak. Samo rozkładanie statywu jest bardzo proste. Mamy tutaj gumy, które ruchem ręki luzujemy. I możemy wydłużać nogi. Dociągamy, przekręcając gumę w przeciwną stronę. Po standardowym rozłożeniu statywu uzyskujemy wysokość 1,30 m. W zestawie mamy również tą kolumnę wewnętrzną. Możemy ją wyciągnąć sobie. Po wydłużeniu zestawu o kolumnę wewnętrzną uzyskujemy wysokość 1,60 m. Tutaj te zatrzaski przy nogach bardzo fajnie pracują. Podczas rozkładania nóg możemy sobie po prostu wyciągnąć ten zatrzask i każdą nogę w prosty sposób indywidualnie rozstawiać. Czyli mogę sobie łapać na przykład takie kąty. Natomiast przy składaniu ta płytka sama wskakuje na miejsce. Zobaczcie. Ja osobiście nie korzystam z tej kolumny wewnętrznej. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy chciałbym fotografować z tak zwanego poziomu eye level, nie mogę tego zrobić. Przy ziemi. Składam sobie.
Chciałbym mieć aparat bezpośrednio na ziemi. No i tak jak w standardowych statywach z kolumną wewnętrzną, w tym momencie nie możemy fotografować. Dlatego też bardzo podoba mi się rozwiązanie tutaj tego węgierskiego producenta, dzięki któremu możemy tą kolumnę w prosty sposób... Tu jeszcze mamy poziomicę na tej kolumnie. Tą kolumnę możemy zdemontować. Wykręcamy tylko tą śrubę. Zdejmujemy poziomicę. Luzujemy tutaj całe to mocowanie. I wyciągamy kolumnę wewnętrzną. Łajka, spokojnie. Wykręcamy kolumnę wewnętrzną od głowicy. I dokręcamy głowicę. W tym momencie, jeżeli chciałbym na przykład sfotografować swojego psa z pozycji ziemi, mogę to zrobić. Łajka, chodź, chodź, pokaż, pokaż się. Kładę zestaw na ziemi. Mogę łapać piękne kadry ze swoim kochanym pieskiem, który teraz trochę broi. Nie? No. Tak. Samo pozycjonowanie statywu jest bardzo takie proste, łatwe. Mamy tutaj taką wewnętrzną kulę. Jeżeli poluzujemy sobie tak, to cała głowica nam się rusza. Czyli na przykład tutaj mamy nierówny teren. Kładę, nie mam poziomu. Za pomocą tej kuli łapię poziom. I mam piękne ruchy w pionie i w poziomie. Mogę również robić panoramę i cały czas mam poziom. Gumy bardzo fajnie pracują. Dobrze się zaciskają. Rozkładanie jest szybkie, proste. Nie mocuję się z tym statywem. Testowałem go w Kostaryce podczas mojej ostatniej podróży. No, w takich warunkach polowych, że tak powiem, dużo pyłu, dużo błota. Bardzo fajnie się sprawdza. Na tym statywie spokojnie montowałem zestawy, które ważą 5 kilo i statyw był stabilny. Zarówno głowica, jak i sam statyw nie drżały i pozwalały mi fotografować z dużym spokojem. W zestawie do statywu producent daje kolce, czyli do takich powierzchni grząskich, gdzieś teren. Można je w prosty sposób zamontować. Wyciągamy sobie te gumy i wkręcamy kolce.
No muszę pochwalić UniqBalla, akurat przy produkcji tego statywu zastosowali wysokiej jakości materiały. Czuć, że ten plastik, te gumy, to wszystko to jest naprawdę... Nie jest to jakaś chińszczyzna przysłowiowa. No i na przykład jestem teraz na takim terenie nierównym, grząskim. Bardzo fajnie kolce wbijają się w ten teren, co dodatkowo usztywnia całą konstrukcję. No i też na przykład, jeżeli mamy sytuację, gdy wieje wiatr, pozwala to nam fotografować w o wiele bardziej stabilny sposób. Do zestawu producent również daje pokrowiec, który możemy wykorzystywać podczas naszych podróży. Kuchun. Tak. Kochani, reasumując, gorąco polecam ten węgierski produkt. Testowałem go podczas swojej ostatniej podróży po Kostaryce. Praktycznie miesiąc się z nim nie rozstawałem. Dzięki niemu zrobiłem wiele pięknych zdjęć, które zaraz pokażę Wam. Gorąco Was pozdrawiam, trzymajcie się ciepło, pa pa.